Odnośnie spotkania Merkel-Trump, no to Trump napisał na Twitterze, bo on tam rzadko się wypowiada, że Niemcy nie płacą do NATO tyle, ile powinni, więc się pojawiały kwestie finansowe. I drugie kwestie finansowe to Niemcy chcą, żeby właśnie Unia Europejska, ale głównie Niemcy, żeby Wielka Brytania zapłaciła za swoje wyjście z Unii Europejskiej. No, Brytyjczycy mówią, że nie będą płacić, bo mogą policzyć Niemcom, ile ci są im winni. Proszę pana, proszę państwa, no myślę, że to nie wyczerpuje, że te dwie sprawy nie wyczerpują pakietu tematów, które mogły zostać podczas wizyty naszej złotej pani w Waszyngtonie poruszone. Ja bym rozdzielił to na dwa takie pakiety. Po pierwsze sprawy amerykańsko-europejskie, w tym sprawy amerykańsko-niemieckie. Otóż rzeczywiście tak było, że co zresztą Trump wypchnął jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że Niemcy się rozwinęły gospodarczo pod amerykańskim parasolem. I Trump powiedział, no to dobrze, to teraz zapłaćcie za to, a przynajmniej płaćcie tak, jak żeście się zobowiązali w traktacie waszyngtońskim. Myślę, że Niemcom akurat tego nie trzeba będzie dwa razy powtarzać. Myślę, że Niemcy zaczną się zbroić. Zwiększą wydatki na zbrojenia. Może nawet kosztem obcięcia subwencji różnych dla innych członków Unii Europejskiej. Natomiast pytanie jest inne. Ja bym inaczej do tego podszedł. Bo jednej rzeczy nie wolno, znaczy nie trzeba zapominać. Kiedy już ogłoszone zostały wyniki brytyjskiego referendum, no to w Berlinie się zebrała wielka trójka. Francuski prezydent Hollande, nasza złota pani i ówczesny premier włoski Mateusz Renzi. Wielka trójka opowiedziała się za pogłębianiem integracji w ramach Unii Europejskiej, co oznacza, w moim przekonaniu, przywracanie pruskiej dyscypliny w Unii. Bo to Anglia sobie mówi, to weź na takie fanaberie jak Brexit, ale nie reszta Hołoty. Reszta Hołoty ma się słuchać. No i to zostało powiedziane. I druga rzecz. Tego samego dnia, kiedy się Wielka Trójka w Berlinie zebrała, to przeciek nastąpił takiego tajnego dokumentu francusko-niemieckiego o potrzebie stworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, tam dowództwa marynarki wojennej, straży granicznej i tak dalej. To był kolejny taki próbny balon, bo Niemcy od 90 roku wielokrotnie takie próbne balony o potrzebie utworzenia europejskich sił zbrojnych puszczały. Ale za każdym razem taki próbny balon się spotykał ze stanowczym amerykańskim nie. Bo Amerykanie doskonale wiedzą, że pomysł utworzenia europejskich sił zbrojnych to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy w 1954 roku Amerykanie zgodzili się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to nie mieli pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler jednak zmartwychwstał, to w 1955 roku, kiedy Bundeswehra została utworzona, Amerykanie wmontowali ją w struktury NATO, w całości. Nie wiem, czy państwo wiecie, Bundeswehra nie ma sztabu generalnego. Dlatego, że sztab generalny niemiecki w Norymberdze został uznany za organizację przestępczą i to nadal obowiązuje. I to nadal obowiązuje. Dlatego Bundeswehra nie ma sztabu generalnego, tylko inspektorat sił zbrojnych, a resztę załatwia Amerykanie. I Niemcy chcą co pewien czas. I po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku, kiedy ten kolejny balon próbny został wypuszczony, po raz pierwszy się nie spotkał ze stanowczym amerykańskim nie. Po raz pierwszy od 20 lat. Widać, że administracja prezydenta Obamy zaczęła kokietować Niemcy, żeby Niemcy wzięły udział, zgodziły się na wzięcie udziału w antyrosyjskiej krucjacie, którą prezydent Obama montował. Ale podejście prezydenta Trumpa jest chyba trochę inne.
W związku z tym, dlatego pewnie nasza złota pani miała taką smutną minę. No i co? Jeszcze przypuszczam, że to, bo jeszcze jedno. Po 90 roku Niemcy stały się gorliwymi wyznawcami doktryny politycznej, którą można nazwać doktryną europeizacji Europy. Co to znaczy? Ano, takie delikatne, bo tu gwałtownych ruchów żadnych być nie może, delikatne, ale uporczywe wypychanie Stanów Zjednoczonych z europejskiej polityki, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcom się to tak podoba. Dlatego, że Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które mogły wygrać przecież. I nie życzą sobie, żeby tu Stany Zjednoczone im się za bardzo wtrącały do polityki europejskiej. Ale Stany Zjednoczone wcale się nie chcą z tym pogodzić. No i stąd takie napięcie. I druga sprawa, to przypuszczam, że mogła pani nasza złota próbować wysądować Trumpa, co by zrobił, jak tutaj by się w Polsce kombinacja operacyjna kolejna narodziła, otworzyła. No i widocznie nie wiem, co tam jej Trump powiedział. Nie wiem, co jej Trump powiedział. No ale chyba ta rezultat wizyty chyba nie jest bardzo optymistyczny, sądząc po tych gestach, mowie ciała i tam takiej melancholijnym wejrzeniu naszej złotej pani. To jest istotne z naszego punktu widzenia, co nasi sojusznicy na ten temat sądzą, za ile gotowi by byli nas sprzedać, bo proszę Państwa, jedna rzecz jest, w polityce jak się z kimś rozmawia, ja to trochę może upraszczam, ale no tak to jest. Jak się z kimś rozmawia i coś się od kogoś chce uzyskać, od swojego rozmówcy, to trzeba być przygotowanym mieć przygotowane odpowiedzi na dwa pytania. Że ten rozmówca takie pytania postawi. Co mi dasz? Co mi dasz? No jak chcesz, żebym coś dla ciebie zrobił, to co mi za to dasz? Drugie pytanie. Co mi zrobisz, jak ci tego nie zrobię? Trzeba mieć odpowiedzi na te dwa pytania. Na tym polega, że tak powiem, dyplomacja, finezja dyplomatyczna. Jak ktoś ma dobre odpowiedzi na te dwa pytania, no to wtedy może liczyć na jakieś dyplomatyczne sukcesy. A jak nie, no to nie. Widocznie nasza złota pani nie miała dobrych odpowiedzi dla prezydenta Trumpa. Jeśli chodzi o ten wyjście Wielkiej Brytanii i wpłacenie do tej kasy za dożywot. Myślę, że Wielka Brytania nic Niemcom nie da. Wielka Brytania miała status w Unii Europejskiej raczej podobny do statusu obserwatora niż członka z uwagi na liczbę wyłączeń. To po pierwsze. A po drugie, Wielka Brytania leży na wyspie, ma broń jądrową i ma specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Więc nic Niemcom nie da. Uważam, że to mniej więcej tak samo jak Polska mogłaby się zwrócić do Niemiec, żeby tam tego, to mniej więcej by była taka odpowiedź jak w anegdotce takiej, nie wiem czy Państwo znacie, jak polska delegacja przyjechała do Stalina, żeby Stalin oddał Polsce Lwów i Kijów. No i Stalin się zafrasował i mówi, słuchajcie, no Lwów to my nie mamy, ale Kijów to możecie dostać, ile tylko chcecie. Coś takiego. Kurczę mnie na łapie. Proszę bardzo. Wszystko widzę jasne. Proszę pan. Wciąga zagrożenie do Polski, czy je oddala? Ponieważ no, kurzy to jakiś ład i równowagę w Europie. I Rosjanie mogą nawet tam podjęli studię na forum ekonomicznym niedawno, że Polacy nawet nie będą wiedzieć, kiedy te rakiety wystartowały. Prawdopodobnie, a to po co mają wiedzieć, wie pan, to Amerykanie będą te rakiety obsługiwać, więc to są amerykańskie rakiety, a nie polskie. Wie pan, jeżeli się chce, powiem tak, jeżeli się chce uczestniczyć w jakichś przedsięwzięciach politycznych, to trzeba i o jednym pamiętać.
nie ma polityki bez ryzyka. Jak ktoś chce uniknąć ryzyka, to niech nie wychodzi z domu. Niech nie wychodzi z domu. A w domu też jest ryzyko, bo statystycznie najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie to jest kuchnia. Najwięcej zabójstw w kuchni jest, bo tam noże są na podręczniku. Więc to człowiek powinien kuchni unikać, a potem bazy w Redzikowie dopiero w drugiej kolejności. Więc jeżeli chcemy mieć jakieś stosunki i odgrywać jakąś rolę w polityce światowej, czy tam trochę tak na wyższym szczeblu, no to rzecz nie w tym, żeby nie było ryzyka. Rzecz w tym, żeby to ryzyko było skalkulowane. Więc dlatego mówię, my udostępniamy Amerykanom swoje terytorium, między innymi w Redzikowie, dla potrzeb ich rozgrywki z Moskalami, przecież nie z nami, no. I ryzykujemy. Za to powinniśmy zostać wynagrodzeni. I na tym rzecz polega. Powiem tak. Stosunki Polski i Stanów Zjednoczonych spełniają wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Sojusze się dzielą na dwie grupy. Sojusze realne i sojusze egzotyczne. Sojusz realny jest wtedy, kiedy jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi też. Zaraz, chwilę po nim. A sojusz egzotyczny polega na tym, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi może tego nawet nie zauważyć. I sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. My tego nie możemy wyeliminować, tej egzotyki, bo to wynika z obiektywnych proporcji między obydwoma krajami. No Polska przy Stanach Zjednoczonych to jest kraj jednak mały, więc tu inaczej być nie może. Ale my możemy tę egzotykę, nie możemy jej zlikwidować, ale możemy ją zmniejszać. W jaki sposób? W taki, że się nauczymy tak formułować polski interes państwowy, żeby on był niesprzeczny z amerykańskim, tak jak Amerykanie go rozumieją, a nie my. Bo Amerykanie zawsze będą rozumieli po swojemu swój interes. Nawet jak w naszych oczach to rozumienie jest głupie, to oni jednak po swojemu będą to rozumieć. I my musimy po prostu się do tego przyzwyczaić i nauczyć się tak formułować polski interes państwowy, żeby on był niesprzeczny z amerykańskim, jeżeli chcemy mieć korzyści z tego sojuszu. Bo jak się tego nie nauczymy, to po prostu nic z tego nie będziemy mieli. Nic. Będziemy tylko płacili frycowe. Bo jeżeli tak będziemy formułować polski interes państwowy, że on się nie będzie pokrywał w żadnym punkcie z amerykańskim, no to po prostu nic nie uzyskamy. To jest pewna sztuka, żeby się tego nauczyć. I to po pierwsze, a po drugie, rząd dobrze jest, jak rząd ma pewną elastyczność. Jest zdolny do pewnej elastyczności. Wyjaśnię, o co mi chodzi, na przykładzie prezydenta Erdoğana w Turcji. Prezydent Erdoğan jeszcze za rządów Obamy publicznie powiedział, zadał pytanie prezydentowi Obamie. Z kim się chcecie bardziej przyjaźnić? Czy z Kurdami, czy z nami? Bo prezydent Obama zaczął tam opowiadać, że to niepodległy Kurdystan i tak dalej, ale zapowiedź utworzenia niepodległego Kurdystanu to jest perspektywa rozbioru Turcji, bo największa część terytorium kurdyjskiego, a zatem i przyszłego Kurdystanu, leży w Turcji. Więc dlaczego turecki prezydent ma tutaj klaskać na myśl na projekt utworzenia niepodległego Kurdystanu. Więc dlatego zapytał, czy się chcecie bardziej przyjaźnić z Kurdami, czy z nami. Bo jak z Kurdami, no to nie z nami. Prezydent Obama nie był zdecydowany, więc nie odpowiedział na to pytanie. W związku z tym, co zrobił prezydent Erdoğan? Nie zrywając, nie wyprowadzając Turcji z NATO, Turcja jest nadal członkiem NATO, nawet nie tylko nie zamykając, ale nawet nie stosując żadnych szykan wobec bazy amerykańskiej, wielkiej amerykańskiej bazy lotniczej w Turcji, wszystko to jest. Ale natychmiast zaczął ocieplać stosunki z Kremlem, z Moskwą. To się nazywa elastyczność.
To się nazywa na styczeń. Ale że prezydent Erdoğan, zanim się zdobył na tę elastyczność, to zrobił kurację przeczyszczającą i w wojsku, i tam w aparacie państwowym, i tyle. Połowę pozamykał, innym tam wyciągnął głowę, innym schował, no i... Także trzeba mieć, że tak powiem, świadomość celu, dla którego się politykę prowadzi, co chcemy osiągnąć, do czego zmierzamy, krok po kroku, bo to nie zawsze można szybko, no i co temu sprzyja, a co temu nie sprzyja. I jak sojusznika mamy, to mówię, dobrze jest mieć sojusznika, trzeba go szanować, ale muskuły prężyć własne i trzeba je rozbudowywać. I na tym to no, polega, to jest wbrew pozorom, to niby jest proste, ale gdyby tak można było wytyczyć linię polityczną i się jej trzymać, to polityka byłaby bardzo prostym zajęciem. Tymczasem tak nie jest, bo sytuacja na świecie jest płynna. Jest płynna. Nie jest tak, że w ciągu miesiąca się może zmienić i trzeba na nią reagować. I to jest już duża sztuka. To jest już duża sztuka. Dlatego ważne jest, żeby rząd, jaki by nie był, żeby panował nad sytuacją w państwie, bo jak rząd nie panuje nad sytuacją w państwie, no to nie ma manewru żadnego. To tam nie dajmy się zwodzić takim, że tu ważniejsze jest to, żeby tam Rzepliński był na czele Trybunału Konstytucyjnego, tylko jak się zaczyna paraliżować sytuację w państwie, to państwo na tym traci. Rzepliński też to podcina gałąź, na której się tylko on jest za głupi, żeby to zrozumieć, takie rzeczy. No to jak on jest taka nadęta, płuchawa i tyle, to nie wiem, kto go tak nadął, ale go ktoś nadął. Proszę jeszcze ostatnie pytania, bo powoli musimy kończyć. Mówi pan, że w latach 50. nie było problemu, jak ktoś podskoczy, to kulka i do piachu. Ostatnie lata, no to również samobójstwa były rzekome, oczywiście. Generał Kryński jest tego lepszym przykładem, że wstykował słońce Peru i jego słońce zgasło. Proszę pana, no, tak, jest tak do końca. Kiedyś tak, a teraz jest inaczej. Podobnie nie, jest. To wie pan, no to tak jest. Nie ma w tym nic dziwnego ani złego. Państwo, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, to tak właśnie najprostsze pytania, takie tak zwane głupie pytania, one są bardzo potrzebne czasami, żebyśmy tak nie odlecieli za bardzo. Co to jest państwo? To jest monopol na przemoc. To jest monopol na przemoc. Jeżeli ktoś staje temu monopolowi okoniem, to się musi liczyć z tym, że go ten walec zmiażdży. Musi się liczyć z tym. Chyba, że tym walcem kierują jakieś patałachy. No to wtedy tam może mu się udać. Ale jak nie kierują żadne patałachy, to już święty Paweł przestrzegał w listach tych apostolskich swoich, żeby z władzą uważać, powiadał święty Paweł, bo nie na próżno nosi miecz. Tak, no. Nie na próżno nosi miecz. A co zrobił generał Petelicki? Miał krytykować. Proszę? Miał krytykować. Nawet nie o to chodzi. Nie, to jeszcze by nic mu się nie stało za to. Tylko generał Petelicki po katastrofie smoleńskiej zaczął, niezwykle się zaktywizował. Nawet nie to, że politycznie, tylko publicystycznie. Skierował do premiera Tuska list otwarty w maju 2010 roku. Skierował do premiera Tuska list otwarty, krytykując stosunki w wojsku bardzo pryncypialnie, domagając się dymisji ministra Klicha i domagając się dymisji wielu generałów z nazwiska tam wskazanych. I domagając się powołania na miejsce tych zdymisjonowanych jakichś własnych generałów, też z nazwiska wskazanych.
Wie pan, jak czytałem ten list otwarty, to po prostu nie posiadałem się ze zdumienia. Bo takie rzeczy to się załatwia w cztery oczy w gabinecie, gdzie jeszcze podsłuchów nie ma. A nie w, nie w listach otwartych się pisze. Więc pomyślałem sobie, są dwie możliwości. Albo generał Petelicki zwariował, bo skoro coś takiego robi, to albo zwariował, albo ktoś go tak, że tak powiem, napompował, że poczuł się mocarstwowo. I proszę zwrócić uwagę, że podobnie, tylko trochę rozsądniej, bo generał Skrzypczak też bardzo krytykował wtedy tak samo stosunki w wojsku. Ale generał Skrzypczak odzyskał poczucie rzeczywistości, a generał Petelicki nie. No to jak nie, to nie. I tyle. Tak, tak, więc to wie pan, no, państwo jest monopolem na przemoc. I to, jak, to tak samo jak było z panem Andrzejem Leperem. Ja mam trzy takie, to, znaczy taką, to wie, trzy możliwości jego. Pierwsze, że się powiesił. No najmniej prawdopodobna, zwłaszcza jak prokuratura podała, że się powiesił, miał 150 tysięcy złotych długu. No, Leper by się nie powiesił, nawet jakby miał 1,5 miliona, a cóż dopiero 150 tysięcy, to w ogóle nawet by tego nie zauważył. Druga możliwość, że on robił interesy za wschodnią granicą. Tam jak ktoś się nie rozlicza, to to bywa niebezpieczne. I na to by wskazywało to, że miesiąc wcześniej asystent Andrzeja Lepera, który z nim te interesy robił, zginął w podobnych okolicznościach. Na taką możliwość by wskazywała ta. Wreszcie trzecia rzecz. Otóż Andrzej Leper był wtedy na aucie, głębokim aucie politycznym. Ale w pewnym momencie zaczął się zachowywać tak, jakby jakaś potężna siła go z tego auta miała przenieść w samo centrum politycznej sceny. Zaczął się tak mocarstwo. Ja się zastanawiałem, bo widząc to, co to za siła by mogła być. I doszedłem do wniosku, że afera o zasięgu międzynarodowym. I przypomniałem sobie wtedy, co tam on mówił o talibach w klewkach, Leper, jeszcze jak był tam tym posłem. Otóż, nie wiem, czy państwo wiecie, ale kiedy Lepera wszyscy wyśmiali, a to o tych talibach, no wyśmiali, ale jest taka pani Maria Wiernikowska. To jest reporterka telewizyjna, bardzo odważna kobieta. Ona była korespondentem wojennym w różnych tam miejscach niebezpiecznych. I ona postanowiła już Lepera do końca wykończyć, ośmieszyć go. I wzięła ekipę telewizyjną i kamerę i pojechała śladem tych opowieści. I ku swojemu zdumieniu przekonała się, że to wszystko prawda. Skończyło się na tym, że telewizja jej odebrała ekipę, kamerę, już w ogóle koniec żadnych tych pieniędzy nie została. No to tylko opisała te przygody swoje w takiej książce pod wymownym tytułem Zwariowałam. Ale tam pisze krok po kroku, że to wszystko prawda, więc ja pamiętając to, pomyślałem sobie tak, aha, to Leper musi coś wiedzieć o tajnych więzieniach CIA w Polsce. I, bo tak, on był doktorem honoris causa różnych tam rosyjskich, no to wywiad rosyjski mógł mu tam jakieś informacje podrzucić, wywiad ukraiński, wywiad białoruski, a i sam mógł coś tam się dowiedzieć, prawda, własnymi kanałami. I prawdopodobnie to miała być ta siła, która go z powrotem, ale to była rzecz bardzo niewygodna i dla amerykańskiej rozwiedki, i dla starych kilkutów w Polsce, i dla prezydenta Kwaśniewskiego, i dla Millera. No to jak oni się też tak przekonali, to mogła zapaść, no to w takim razie trzeba dziadowi urwać łeb. I jeżeli te moje podejrzenia są trafne, to musieli to zrobić jacyś pierwszorzędni fachowcy, dlatego że Andrzej Leper się powiesił w łazience do mieszkania, w którym było pełno ludzi i nikt niczego nie zauważył. I nikt niczego nie zauważył. I jeszcze jedna rzecz. Otóż pani Chojarska, współpracownica Lepera, i pani Renata Beger na pogrzebie Lepera publicznie na głos powiedziały do Jerzego Maksymiuka, jego prawej ręki, ty go wystawiłeś. No to jak
Coś musiały wiedzieć. Coś musiały wiedzieć. Więc wie pan, myślę, że każdy przypadek może być inny. Myślę, że każdy przypadek może być inny, ale to ja nie jestem to dziennikarzem. Jak ja bym wiedział takie rzeczy na pewno, to albo bym już nie żył, albo bym był bardzo bogaty. A ani tak nie jest, ani tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę pana. Przy takich politycznych rozważaniach moim zdaniem trzeba było zdefiniować po prostu jasno wrogów i przyjaciół. No i wiemy, że Polska jest położona między tym młotem a kowadłem, czyli Niemcy i Rosja. Interesy Niemiec i interesy Rosji są sprzeczne z interesami Polski od wielu, wielu, wielu setek lat. Więc jeśli teraz nam się trafia w końcu taki sojusz z Ameryką, no to czy w sytuacji jakby się wyjaśnia, no trzeba by było potraktować tych wreszcie konfidentów ze strony niemieckiej i ze strony rosyjskiej jako konfidentów, jako wrogów państwa i ustalić w tym Sejmie wreszcie, że to kosztuje taka zdrada interesów tego państwa i naciskać na tych posłów przecież, żeby no bo cóż, my tutaj sobie porozmawiamy, pogadamy, pośmiejemy się i dalej. Proszę pana, święte słowa. No ja nie jestem ani posłem, ani nikim. Nie mam żadnej władzy. Nie mogę nawet tu nikogo z państwa zmusić, żeby mnie słuchał. Ale pan jakby świadomość ludzi więc, pan otwiera. Więc proszę pana, no właśnie na tym polega moja... A to właśnie na świadomości. Dlatego, szanowny panie, niedawno całkiem napisałem, a to publicznie, więc nie tam gdzieś w toalecie u siebie na ścianie, tylko publicznie w gazecie, że powinna zostać w Polsce przywrócona kara śmierci w trzech przypadkach. W przypadku morderstwa, to znaczy zabójstwa z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, w przypadku terroryzmu i w przypadku zdrady stanu. Bo ma pan rację, że jeżeli by rozmaici ludzie ambitni mieli świadomość, że za zdradę stanu grozi powrót albo pieniądz, to niektórzy i tak by się na to zdecydowali, ale no, dobrze, ale inni by się, wielu by się nie zdecydowało, bo by się cofnęło. A być może już te młodsze pokolenia by nie no tak, tylko, no tak, tylko że proszę pana, jeżeli ludzie w Polsce, jeżeli większość ludzi w Polsce na przykład uważa, że nie powinien zostać poszerzony dostęp do broni, że nie powinno się kary śmierci przywrócić. Nawet w czasie wojny prezydent Komorowski podpisał ustawę znoszącą karę śmierci nawet w czasie wojny. To ja nie wiem, jak będzie wojna wyglądała dla jeszczego, skoro nie będzie można nikogo zabijać, no to chyba go łapać za portki, czy no nie wiem, co. Nie wiem, jak sobie ci ludzie wyobrażają. To widzimy, skutki widzimy. Nie. Skutki mogliśmy już sobie obejrzeć w apogeum kryzysu migracyjnego. Kiedy to ci uchodźcy tak zwani forsowali granice mimo zakazu przejścia. Nie dlatego sforsowali je, że nie było narzędzi służących obronie granicy, bo te narzędzia są. Karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. Tylko nikt nie miał odwagi tym narzędziem się posługiwać. Pani Fryderyka Mogherini, która jest ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej, co zrobiła wtedy? Rozbeczała się. No to jak tak, to daleko nie zajedziemy. To każdy, kto ma trochę w sobie energii i wie, o co mu chodzi, to każdy nas pokona w tej sytuacji, bo wojnę wygrywa ten, kto najmocniej chce wygrać.
A taki, co właściwie nie wie, czy chce, czy nie chce, no nie wygra i tyle. Bo to w sercu się wygrywa walkę, a nie tam siłą, prawda? Sercem się wygrywa walka, albo ma się serce do walki, no to wtedy się wygrywa i przeciwnik nabiera respektu. A jak ktoś nie ma serca do walki, no to nie ma, no i tyle. I o to chodzi. Ale to się wszystko dzieje za aprobatą większości społeczeństwa. Więc dlatego takie perswazje mają sens, żeby ludziom to zmysłać. Mam tutaj rozkaz, żeby kończyć. Słucham. Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam tutaj do stolika. Bo jako człowiek interesowny wpiszę dedykację z przyjemnością. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Sławomirze. W imieniu organizatorów Kongresu Nowej Prawicy i Akademii Patriotów witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Witam naszego gościa, pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, pierwsze Biuro Rzeczpospolitej. Program dzisiejszego spotkania będzie mniej więcej wyglądał w sposób następujący. Pan Stanisław wygłosi wykład, lekcję, następnie będzie można zadawać pytania. Więc po spotkaniu oczywiście zachęcam wszystkich do zakupu książek, które tutaj będzie można przy stoliku sobie wybrać i zakupić. Jeszcze jedna prośba. Mam tu takie listy. Gdyby ktoś chciał otrzymywać informacje odnośnie imprez, które organizujemy, spotkań, to można się na tą listę będzie wpisać i tam będzie do Państwa docierał od nas. Także oddaję głos panu Stanisławowi, bo czasu mamy niewiele, a spraw jak zwykle w Polsce dużo. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no dziękuję za zaproszenie, dziękuję za komplement. Pierwsze biuro to coś znaczy. Państwu dziękuję za obecność i od razu przechodzę do rzeczy, ale może Pan usiądzie łaskawie. Od razu przechodzę do rzeczy, to znaczy do tematu prelekcji, którą oczywiście traktuję jako wstęp do rozmowy, bo nie tylko pytania będzie można zadawać, ale będzie można po prostu komentować to, co powiedziałem, albo tego, czego nie powiedziałem, a ja będę się do tego odnosił. Tematem prelekcji jest Polska między kombinacjami operacyjnymi. Polska między kombinacjami operacyjnymi. Jak Państwo pamiętacie, 16 grudnia ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja kombinacji operacyjnej. Podejrzewam, że z niemieckiej inspiracji. Celem tej kombinacji operacyjnej było doprowadzenie do przesilenia politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju, żeby w następstwie tego przesilenia doprowadzić do ponownego osadzenia na pozycji lidera politycznej sceny jakiegoś owczarka niemieckiego. No i kombinacja była dobrze skoordynowana, dobrze zaplanowana, bo rozpoczęła się od tego, że część posłów opozycyjnych podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. Akurat na tapecie było głosowanie nad ustawą budżetową. Zablokowanie uchwalenia ustawy budżetowej w konstytucyjnie przewidzianym terminie pociąga za sobą skutki prawne w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w takiej sprawie należy do prezydenta, ale pan prezydent Duda oczywiście takiej decyzji by nie podjął. Nie odważyłby się podjąć takiej decyzji i właśnie o to chodziło, że on takiej decyzji nie podejmie, wtedy mógłby zostać oskarżony o łamanie konstytucji ze wskazaniem konkretnego już przepisu konstytucji, więc byłoby to już oskarżenie konkretne, a ta grupa posłów opozycyjnych kreowałaby się
wówczas na alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nawet nie alternatywny ośrodek władzy, tylko główny demokratyczny ośrodek władzy, który własnymi ciałami zagradza drogę faszyzmowi. W takich sytuacjach bardzo dużo zależy od międzynarodowego uznania tego nowego stanu rzeczy. No i tutaj trzeba powiedzieć, że to zostało dosyć dobrze skoordynowane, dlatego że na 21 grudnia zostało wyznaczone w trybie nagłym posiedzenie Komisji Europejskiej, które miało być poświęcone sprawie polskiej. Między 16 a 21 grudnia to jest dostatecznie dużo czasu, żeby się móc zorientować, czy kombinacja operacyjna rozwija się w pożądanym kierunku, rozwinęła się w pożądanym kierunku, no i wtedy można było podjąć jakieś stanowcze decyzje wobec Polski. Żeby ten alternatywny ośrodek władzy był jakoś lepiej osadzony, to 16 grudnia do Wrocławia przyjechał Donald Tusk pod pretekstem uczestnictwa w jakimś wydarzeniu kulturalnym, ale wszystko wskazuje na to, że prawdziwym celem jego przybycia do Wrocławia było to, żeby z terytorium państwowego polskiego zaprezentował się jako alternatywny prezydent, to znaczy pełniący obowiązki prezydenta. Nie wypadało takiej prezentacji z terytorium niemieckiego zgłosić, wypadało z terytorium polskiego, no i właśnie z Wrocławia. I żeby to lepiej wszystko wyglądało, żeby stworzyć wrażenie poparcia obywatelskiego dla tego inicjatywy, kiedy w Sejmie rozpoczęło się blokowanie sali plenarnej przez grupę opozycyjnych posłów, pod Sejmem ściągani w trybie alarmowym z całej Polski gromadzili się konfidenci tam i pożyteczni, i oci, bo to nie tylko wszyscy konfidentami byli, a o randze, żeby przedstawić się jako zagniewany lud, prawda? A o randze wydarzenia świadczyła obecność na miejscu, na demonstracji najstarszego Kiejkuta III Rzeczypospolitej, czyli pana generała Marka Tukaczewskiego. I ci konfidenci, jak zobaczyli, że sam Marek Tukaczewski tam się pojawił, to już prześcigali się w gorliwości, tam rzucali się pod samochody, a pan Diduszko niejaki to nawet trupa udawał, a jego żona tam się nad nim pochylała, niczym jakaś Matka Boska marksistowska, prawda? Tam. A potem, jak się okazało, że już nie trzeba, to wstali, okrzepali się i tak. Więc tak to wyglądało. Wszystko wskazywało na to, że kombinacja operacyjna się rozwija, ale dlaczego akurat na 16 grudnia ten termin został wyznaczony? No raz, że akurat wtedy na tapecie znalazła się ustawa budżetowa, ale nie tylko dlatego. Również dlatego, że w Stanach Zjednoczonych 8 listopada odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Donald Trump, kandydat antysystemowy. W Stanach Zjednoczonych w okresie między wyborami prezydenckimi, które przypadają na początku listopada, a objęciem urzędu przez nowo wybranego prezydenta upływa ponad miesiąc, bo prezydent nie obejmuje swojego urzędu następnego dnia po wyborze, tylko dopiero 20 stycznia. W związku z tym między 8 listopada a 20 stycznia z natury rzeczy jest w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju bezkrólewia. Dlatego, że ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji żadnych takich ważnych, które wiązałyby ręce jego następcy. A nowo wybrany prezydent jeszcze przed zaprzysiężeniem żadnych decyzji podejmować nie może. W związku z tym z natury rzeczy jest coś w rodzaju bezkrólewia. Tym razem w ubiegłym roku bezkrólewie w Stanach Zjednoczonych było znacznie głębsze niż zazwyczaj, dlatego że nastąpiła tam konfrontacja między demokracją kierowaną a demokracją spontaniczną. Demokracja kierowana jest wtedy, kiedy obywatele wprawdzie głosują,
ale głosują zgodnie ze wskazaniami pani wychowawczyni. Natomiast demokracja spontaniczna polega na tym, że obywatele głosują tak, jak chcą. I w tej konfrontacji w Stanach Zjednoczonych wygrała demokracja spontaniczna, co zwolenników demokracji kierowanej wprawiło w takie osłupienie, zgorszenie, że po prostu do dzisiaj nie mogą się z tym pogodzić. I ta wojna polityczna, która się rozpoczęła jeszcze przed wyborami, ona się ciągnie i nawet można powiedzieć, przynajmniej na tak obserwując to z oddalenia, można powiedzieć, że się rozwija. Ja byłem w Ameryce króciutko przed świętami Bożego Narodzenia, więc już po wyborach, i przekonałem się na własne oczy, że zacietrzewienie, stopień zacietrzewienia politycznego po tych wyborach jest znacznie większy niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedyś tego nie było. Na przykład zetknąłem się z takimi trzema przypadkami, to ja sam się zetknąłem z takimi trzema przypadkami, że ludzie, którzy się tylko przyznali, że głosowali na Donalda Trumpa, z dnia na dzień wylecieli z roboty. Więc czegoś podobnego wcześniej nie było. Ta wojna polityczna rzeczywiście jest. No i najwyraźniej w Berlinie ktoś doszedł do wniosku, że skoro tak, to trzeba wykorzystać ten moment bez królewia w Stanach Zjednoczonych, żeby zrobić w Polsce porządek, stworzyć fakty dokonane, a potem już tam wszyscy się będą musieli z nimi pogodzić, dlatego że w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Kombinacja operacyjna spaliła na panewce. Kombinacja operacyjna spaliła na panewce, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, moment zaskoczenia został zmarnowany, bo Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej, gdzie ustawa budżetowa została uchwalona. Od razu się zaczęły potępieńcze swary, czy ten budżet jest legalny, czy nielegalny. Jedni utytułowani krętacze twierdzili, że budżet jest nielegalny, ale inni twierdzili, że jest legalny. W związku z tym tu spór się będzie toczył, jeszcze tam będą się doktoryzować, habilitować z tego. Niebywale rozwinie się jurysprudencja, ale moment zaskoczenia został zmarnowany. Ale to by jeszcze może nie zahamowało kombinacji operacyjnej, gdyby nie to, że wszystko wskazuje na to, że ocena Berlina głębokości bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych okazała się nazbyt optymistyczna. A świadczy o tym to, że na dzień przed rozpoczęciem realizacji kombinacji operacyjnej do Warszawy przyjechał z kilkugodzinną wizytą pan Rudolf Giuliani, prawa ręka prezydenta Trumpa, prezydenta elekta Donalda Trumpa, który odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. No i o czym tam rozmawiali, to ja oczywiście nie wiem, ale dowiedziałem się, że w trakcie tej rozmowy dogadali się do wspólnych znajomych, a właściwie do jednego wspólnego znajomego, ale za to takiego, który starczy za legion wspólnych znajomych, mianowicie do Leiba Fogelmana. Okazało się, że pan Jarosław Kaczyński zna Leiba Fogelmana, bo chodził z nim do szkoły, a Rudolf Giuliani zna Leiba Fogelmana, bo Leiba Fogelmana każdy zna. A jak ktoś go nie zna, to znaczy, że nie powinien się pokazywać w towarzystwie. No i proszę Państwa, najwyraźniej ta ocena głębokości bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych była zbyt optymistyczna, bo czyjaś mocna ręka z taką energią wcisnęła hamulec, że cała kombinacja operacyjna poleciała do przodu w jednej chwili, spaliła na panewce, najdelikatniej mówiąc. No i trzy dni później niemiecki dziennik Die Welt zatrąbił do odwrotu. No, chyba na jakiś czas trzeba będzie się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I kilka dni po zatrąbieniu tej trąbki nasza złota pani oznajmiła, że wybiera się z gospodarską wizytą
do Warszawy. No, skoro już musimy się pogodzić z Jarosława Kaczyńskiego, to trzeba jakoś tam się z nim dogadać, prawda? Przynajmniej do czasu, przynajmniej do czasu. Nasza złota pani nie przyjechała z gospodarską wizytą do Canossy. To nie była pielgrzymka do Canossy. Nasza złota pani na dwa dni przed przyjazdem do Warszawy pokazała tęgi kij w postaci oświadczenia, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. O co tu chodzi w przełożeniu na język ludzki? Koncepcja Europy dwóch prędkości sprowadza się do tego, że decyzje podejmowane byłyby w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, do których oczywiście należy nasz nieszczęśliwy kraj, między innymi. No więc to był tęgi kij. Reakcją rządu w Warszawie było zaskoczenie na tę deklarację naszej złotej pani. Reakcją rządu w Warszawie było zaskoczenie, co było tyle dziwne, że i pan prezes Kaczyński, i pani premier Szydło, i pan minister Waszczykowski od roku powtarzali, że trzeba przereorganizować Unię Europejską na zupełnie nowych zasadach. Więc kiedy nasza złota pani zaproponowała taką reorganizację, to zaskoczenie naszego rządu oznaczało, że nie mieli żadnego pomysłu, że tylko tak po prostu tam mówili, że było ładnie. A no, kiedy nasza złota pani zaprezentowała koncepcję reorganizacji, to reakcją było zaskoczenie i pewne poczucie bezradności. Proszę państwa, jak powiedziałem, kombinacja operacyjna spaliła na panewce, ale to nie znaczy, że Niemcy się z tą sytuacją pogodziły. I żebyśmy lepiej rozumieli, wygląda na to, że jesteśmy w przededniu kolejnej kombinacji operacyjnej. Kiedy ona się zacznie, no to zobaczymy. Czy w ogóle, to też zobaczymy. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli sytuację naszą, to musimy tę sytuację zobaczyć na tle polityki światowej. Dlatego, że wydarzenia zachodzące na wyższych i najwyższych półkach polityki światowej przekładają się zresztą bardzo szybko na sytuację w innych częściach świata, również w Polsce, nie tylko na wewnętrzną sytuację w Polsce, ale również na politykę naszego państwa zagraniczną. I żebyśmy lepiej zrozumieli ten mechanizm przekładania się wydarzeń zachodzących na wysokich półkach polityki światowej na sytuację u nas, to musimy cofnąć się w czasie do 17 września 2009 roku. 17 września 2009 roku prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Ten reset polegał na tym, że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, co oczywiście wytworzyło natychmiast efekt politycznej próżni. Ale natura nie znosi próżni i tę próżnię polityczną, która się pojawiła po wycofaniu Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w tej części Europy, natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Polska przeszła pod kuratelę niemiecką z pewnymi elementami wpływów rosyjskich, pod takie kondominium niemiecko-rosyjskie. Dlaczego prezydent Obama to zrobił? No, tego oczywiście nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale warto w związku z tym przyjrzeć się sekwencji wydarzeń, które poprzedziły ten reset. Otóż 18 sierpnia 2009 roku miało miejsce spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem w Soczi. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale ponieważ w Polsce nie było lustracji, to teraz minister Macierewicz, złowrogi, to przypomniał, to ja też mam swoich honorable correspondents,
którzy na moją prośbę śledzą izraelskie media. No i jak tam coś ciekawego się ukazuje, to zaraz mi o tym piszą. I taki właśnie mój honorable korespondent mi napisał, że prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla gazety Haaretz. No i powiedział tam, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran, no i nie uderzył do dzisiejszego dnia, a drugą, że namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo prezydent Obama miesiąc później to zrobił. Nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone ze środkowej Europy. Z aktywnej polityki w tej części Europy. Proszę Państwa, to się natychmiast przełożyło na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy, a już z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja zakonników prawosławnych, którzy poprosili, żeby podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni zawiozą ten obraz do Rosji, umieszczą w sanktuarium, utoczą kultem i ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało w stosunkach polsko-rosyjskich epokę dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż Stany Zjednoczone z Chinami kontynentalnymi nie miały wtedy żadnych stosunków, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chinolami było to po prostu niepodobieństwem. W związku z tym, no ale trzeba było się jakoś porozumieć. Ale w stosunkach między takimi mocarstwami ogromnie się liczą kwestie prestiżowe. Nikt nie może stracić twarzy, a ten, kto pierwszy zacznie, ryzykuje utratę prestiżu. W związku z tym rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci drużyna, amerykańska drużyna tenisa stołowego. To byli sportowcy, nie żadni przegrańcy, no ale ktoś musiał ich odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, pokazać im chiński mur. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona. No i cały ten proces, który do tego doprowadził, później nazwano dyplomacją ping-pongową od tych właśnie sportowców, którzy pierwsze lody przełamali. Więc tu dyplomacja ikonowa, bo ta wizyta zakonników z klasztoru świętego Niła zapoczątkowała serię wzajemnych wizyt, które połączone były z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje święte obrazy do Polski, nasze delegacje zawoziły święte obrazy nasze do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. W sierpniu 2012 roku do Warszawy przyjechał jego świętobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który na Zamku Królewskim w Warszawie wraz z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę i chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka aspektów tego wydarzenia. Po pierwsze to, że deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklaracja polityczna jak najbardziej, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż ani wtedy, ani teraz nie brakowało u nas, ani nie brakuje płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie odważył się pisnąć ani słowem protestu. O państwo najlepiej to pamiętacie, że nawet pan poseł Palikot się nie odważył, a on był przecież bardzo odważny. Widocznie skądś wiedział, jakie potężne moce są tu zaangażowane w tę sprawę, że niech no, który piśnie, to one mu pisną, zaraz mu przypomną, skąd mu wyrastają nogi. W związku z tym siedział cichutko i wszyscy inni też. No i to jest ta pierwsza uwaga. Druga sprawa to samo pojednanie.
Warto na to zwrócić uwagę, dlatego że pojednanie jest aktem dwustronnym. Nie wystarczy, że naród polski się pojedna z rosyjskim, bo jeżeli naród rosyjski się nie pojedna z polskim, to nie ma pojednania. Jeszcze naród rosyjski musi się pojednać z nami, a nie trzeba Rosjan specjalnie znać, żeby wiedzieć, że oni się z nami pojednają na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich to warunkach się Rosjanie z nami pojednają? Ano jeden warunek trzeba spełnić, przynajmniej jeden, że my się pogodzimy ze statusem bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej status bliskiej zagranicy polega na tym, że wprawdzie nawet możemy być odrębni formalnie, ale mamy się słuchać, ale się słuchamy. To się nazywa w rosyjskiej retoryce politycznej bliska zagranica. Rosja nie ma do nas w zasadzie, Rosja nie ma do nas innego interesu od XVIII wieku aż do dzisiaj. Rosja nie ma do nas żadnego interesu. Brzmi to trochę niewiarygodnie, to co w tej chwili powiedziałem, dlatego że między XVIII wiekiem a obecnym momentem stosunki polsko-rosyjskie obfitowały w momenty dramatyczne, a nawet tragiczne. Owszem, to prawda, ale to, że pojawiały się momenty dramatyczne, a nawet tragiczne, to było następstwem tego, że Rosjanie raz przyciskają nas mocniej do swojego serca, z miłości oczywiście, jak tak mocno nas przycisną, to my nawet oddechu nie możemy złapać, a czasami słabiej nas przyciskają, no to wtedy nam się wydaje, że jesteśmy tu wolni, że tu wszystko możemy, jesteśmy pełnomocni, nadzwyczajni i tak dalej. Ale cały czas chodzi o to samo. Proszę Państwa, wreszcie trzecia sprawa. Arcybiskup Michalik po podpisaniu tej deklaracji w wypowiedzi dla jednej z gazet powiedział między innymi, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, mając na myśli tę deklarację, podpisanie tej deklaracji. Z tego oświadczenia wynika, że zdawał sobie sprawę, że oto weszliśmy w jakiś etap, który ma swoje nieubłagane konieczności. Co to za etap? Ano 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. Polska jest od 1999 roku członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z tym wszystkie ustalenia dotyczące Sojuszu Atlantyckiego przekładają się na sytuację w Polsce. I drugiego dnia tego szczytu NATO w Lizbonie, 20 listopada 2010 roku, proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. I to właśnie był początek tego etapu, który miał na myśli arcybiskup Józef Michalik. Nie może być tak bowiem, że całe NATO pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć swoje miejsce. No i dlatego arcybiskup Michalik powiedział to, co powiedział. Proszę Państwa, dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie i proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja na tym szczycie był zakończeniem rozciągniętego w czasie procesu tworzenia, budowania nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie miał zastąpić rozsypujący się, czy rozsypany, nieaktualny już porządek jałtański. Z tą erozją porządku jałtańskiego zetknęliśmy się już od początku roku 1980. I ta postępująca erozja porządku jałtańskiego skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie samym pytania, co oni w tej sytuacji mają robić. Czy mają bronić tego rozsypującego się porządku jałtańskiego za wszelką cenę? Ale nie wiadomo, jak wysoka okaże się ta cena, a przede wszystkim, czy ta obrona okaże się skuteczna, czy uda się obronić ten porządek, czy też nie bronić już porządku jałtańskiego, tylko wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy pierwszym sekretarzem Sowieckiej Partii Komunistycznej został Michał Gorbaczow,
Sowieci zdecydowali się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie zaproponował amerykańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało zinterpretowane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo tak rzeczywiście było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Zamiast bronić do upadłego tego rozsypującego się porządku jałtańskiego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby porządek jałtański. Jeżeli Amerykanie ofertę podejmą, to znakomicie. Dlatego, że tego nowego porządku politycznego wspólnie ustanowionego nikt nie będzie atakował. W związku z tym nie trzeba go będzie bronić, więc oszczędzi się mnóstwo energii, które można skierować na inne cele. I propozycja przez stronę amerykańską została podjęta, o czym świadczyły cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne spotkanie w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie i w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent amerykański, Jerzy Bush, ojciec, potem był jeszcze syn prezydentem, przyjął Michała Gorbaczowa na Morzu Śródziemnym, na okręcie wojennym amerykańskim, zakotwiczonym w pobliżu Malty. No i podczas każdego z tych spotkań krok po kroku kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był stopniowo konkretyzowany, bo to był proces rozciągnięty w czasie, to nie była jednorazowa decyzja. I już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, który jeszcze nie był, jeszcze był w mgławicowej postaci, ale już pewne konkrety się wtedy wyłoniły, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja jeszcze nie nastąpiła. Ona nastąpiła wiele lat później, prawie 10 lat później, ale sama jej zapowiedź wytworzyła efekt politycznej próżni w środkowej Europie i natychmiast się przełożyła na sytuację w krajach środkowoeuropejskich, między innymi w Polsce. Jak Państwo pamiętacie, jeszcze natychmiast się rozpoczęły przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo dla nikogo nie było tajemnicą, że jak Sowieci się ewakuują ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby z tego powodu, że nikt już nie ma na to pieniędzy. No i trzeba dostać nowy ustrój, nie wiadomo jaki będzie, jak się będzie nawet nazywał. W związku z tym trzeba się jakoś do niego przygotować. I jak Państwo pamiętacie, jeszcze w 1986 roku, jeszcze socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczęły się pojawiać spółki nomenklaturowe. Spółki nomenklaturowe. Młodszym, zwłaszcza uczestnikom naszego spotkania, należy się wyjaśnienie tego przymiotnika nomenklaturowe. Co to było? Dlaczego one się tak nazywały? Ano dlatego, że za komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego. Obsadzenie pewnych w województwie wymagało decyzji Komitetu Wojewódzkiego i tak aż do szczebla gminnego. I to się nazywało w partyjnym żargonie, że te stanowiska są w nomenklaturze odpowiedniego komitetu centralnego, wojewódzkiego, gminnego itd. I ludzi, którzy te stanowiska zajmowali albo byli zaliczeni do rezerwy kadrowej, nazywano nomenklaturą. Nomenklatura to było nic innego jak środowisko władzy. I spółki były nomenklaturowe, dlatego że nie każdy mógł przyjść z ulicy i tam wziąć w nich udział, się podłączyć do. Nie.
tylko dla nomenklatury. Ciekawe, że to nie był warunek prawny, bo te spółki funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który obowiązywał przez cały okres PRL-u z uwagi na potrzeby handlu zagranicznego. Otóż partnerom zachodnim, handlowym, nie mieściło się w głowie, że można handlować z państwem. I to może w razie czego państwo do sądu podać, no to się nikomu nie mieściło w głowie. W związku z tym, żeby im ułatwić sytuację, to centrale handlu zagranicznego, które były państwowe w 100%, miały prawną formę spółek prawa handlowego. Państwo było 100% udziałowcem tych spółek, ale to były spółki prawa handlowego. To rodziło inne nieporozumienia. Na przykład była taka centrala handlu zagranicznego Polimex CECOP, która eksportowała kompletne obiekty przemysłowe. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z jednym Francuzem we Francji i on bardzo był taki zbulwersowany tym, mówi, jaki to u was jest socjalizm, u was nie ma żadnego socjalizmu. Niby socjalizm, a tu Mr. CECOP, bo on myślał, że CECOP to jest nazwisko. Tu Mr. CECOP robi takie interesy na skalę światową, mówi, co ty mi tu opowiadasz, że tu socjalizm. No i to takie nieporozumienia były zabawne. Więc spółki nomenklaturowe to była jeden z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, bo wiadomo było, że w przyszłym ustroju, jaki to on tam będzie, to jeszcze nie wiemy, jak się nazywał, to też nie wiemy, ale jedno wiemy na pewno. Na pewno nie będzie się liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba ten stan posiadania odpowiednio wcześniej tu zgromadzić, żeby zająć w nowych warunkach ustrojowych pozycję społeczną, polityczną. No ale jak tu go zgromadzić, jak nie ma żadnego majątku, tylko państwowy? A no to trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego i spółki nomenklaturowe to była jedna z taka z form dla, powiedzmy sobie szczerze, średniego szczebla nomenklatury, dlatego że dla wyższych szczebli to były lepsze konfitury. Na czym polegała działalność spółki nomenklaturowej? Ona monopolizowała zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego, tam surowce, materiały, energię, wszystko co jest tam potrzebne, a z jednej strony, a z drugiej strony przechwytywała sprzedaż wyrobów gotowych tego przedsiębiorstwa, zagarniając w ten sposób od przodu i od tyłu cały zysk, przedsiębiorstwo dostawało trochę dymu i załoga, która nawet jak wiedziała co się dzieje, o, to surowe prawa stanu wojennego nikogo nie zachęcały do pyskowania, przeciwnie, raczej do trzymania języka za zębami. No i to tak wyglądało. Dla wyższych szczebli nomenklatury były konfitury lepsze. Podam przykład tylko jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł dokonania nielegalnej operacji skupywania polskich weksli za granicą i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę, że pod koniec lat 80. miesięczna pensja w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30 dolarów, a to było 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono w ramach FOZ-u, a jakże, ale tylko za 60 milionów, a 1 640 000 000 dolarów rozeszły się, no nie powiem, że bez śladu, bo to mnóstwo starych rodzin powstało dzięki temu. Państwo rozumiecie, z samego kurzu, jaki się podnosi przy liczeniu takich pieniędzy, to już można wykroić mnóstwo fortun, a cóż dopiero z samych pieniędzy, to w ogóle człowiekowi się dostaje tam oczopląsu na samo wspomnienie, na samą myśl. I uwłaszczenie nomenklatury na majątku państwowym to był jeden z dwóch nurtów systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej, wywołanym tylko zapowiedzią w Reykjaviku, że no kiedyś tam wkrótce Imperium Sowieckie zacznie się ewakuować ze środkowej Europy. Drugim nurtem była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Wiadomości z tego mamy głównie na podstawie notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem.
z tych notatek wynika, że Jacek Kuron za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przekazuje ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną treści następującej. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i spokojnego zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Bez względu na to, co się będzie działo. Gdyby Jacek Kuroń taką ofertę przedstawił za pośrednictwem pułkownika Lesiaka w 1982 roku, w początkach stanu wojennego, to pułkownik Lesiak, jak byłby w dobrym humorze oczywiście, to by najwyżej go zapytał jogalnie: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda? Ale w 1986 roku, po spotkaniu w Reykjaviku, to już była oferta poważna, a najlepszym tego dowodem jest to, że została przyjęta za podstawę porozumienia Okrągłego Stołu. W tej sytuacji musimy rozebrać sobie z uwagą kwestie terminologiczne. W czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń? Co to była ta ekstrema, którą trzeba było wyeliminować? No i dlaczego trzeba było to zrobić? Proszę Państwa, Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? No to byli dawni stalinowcy, którzy w różnych okresach, przeważnie w 50., 60. latach, pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Ekstrema to były środowiska i ludzie, którzy w swojej działalności nawiązywali do niepodległościowej tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania, bo ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, bo żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i to był i powód, dla którego ekstremę trzeba było wyeliminować, bo tu jasne, że trzeba. Ale to nie był powód jedyny. Drugi powód możemy wydestylować z publicystyki politycznej redaktora Michnika z lat 80. Otóż Michnik przedstawiał pewien sposób rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To prawda, komunizm rzeczywiście taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie. Bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, to jest bardzo złe, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne formy spontanicznej ludzkiej aktywności. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komuna tłumi wszystko, no to tłumi również te demony, ale przecież my z komuną walczymy, ba, lada dzień możemy wygrać. I co wtedy? A no wtedy nikt już niczego nie będzie tłumił. I te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili. Przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea porozumienia Okrągłego Stołu. No i jeszcze trzeci powód, wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy wprawdzie miał pretensje do lewicy laickiej, że mu się zbisurmaniła, ale jak to wywiad? Coś tam musiał wiedzieć. No to wiedział, że chociaż się lewica laicka zbisurmaniła, to jednak serce ma prawidłowo, jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? A ekstrema to ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. Nigdzie. No to co, o czym z nimi rozmawiać? Z nimi się nie da nic ustalić. Jedyny sposób to jakoś wymiksować. No, gdyby to było w czasach stalinowskich, to sprawa prosta, w łeb i do piachu. Ale to inne czasy były, trzeba było uważać. No i tam jakieś pozory stwarzać, więc tylko się skończyło na wymiksowaniu.
I to był drugi systemowy nurt przygotowań do transformacji ustrojowej, który miał na celu skompletowanie takiej reprezentacji strony społecznej, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. Państwo wiecie, zaufany po łacinie to confident. Więc tak trzeba było skonstruować tę stronę społeczną, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. No i to były te dwa systemowe nurty, które się udały. Nomenklatura się uwłaszczyła, a selekcja kadrowa zakończyła się pewnym sukcesem. Jak Państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność powstawała, ta z 80 roku, powstawała od dołu do góry, tworzyła się od dołu do góry, to ta druga w 89 roku odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą, naszym kukulkiem. Dopiero teraz Wachowski go wyszlamował. No to widać, że wszystko się kiedyś kończy. Dobry fakt się też kiedyś kończy. No i jak to pisał pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki w takiej fiasce, stary pies i stary sługa, póki gonił zające, póki kaczki znosił, kasztań, co chciał, u pana swojego wyprosił. Starzał się i z dawnego pańskiego pieścidła psisko stare, niezdatne oddano do bydła. No to właśnie, właśnie to oglądamy, ten epilog na własne oczy. Proszę Państwa, oprócz tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się jeszcze nurt trzeci, którego to bardzo brzemienne skutki. Skutki tego trzeciego nurtu będziemy odczuwali jeszcze długo. Właśnie je odczuwamy w tej chwili w postaci politycznej wojny między innymi. Przygotowań prywatnych. Otóż na wieść o tym, że Imperium Sowieckie się tam zacznie wkrótce wycofywać ze środkowej Europy, bezpieczniacy, którzy stanowili najtwardsze jądro systemu, oni też sobie zaczęli stawiać pytania. No dobra, Sowiety się wycofają, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien, na powróz łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie? A ponieważ to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni, no to domyśleli się, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę dla naszego przyszłego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy. On mnie obroni jako swojego agenta. I żeby nie być go osobnym, to podam Państwu przykład takiej metamorfozy. Pan Edward Mazur, który jeszcze kilka lat temu był podejrzewany o sprawstwo kierownicze morderstwa generała Marka Papały. Mimo że do łódzkiej prokuratury zgłaszali się złodzieje samochodów, tam jeden przez drugiego, i się przyznawali, że tu oni tego Papałę zamordowali, aż prokurator musiał ich mitygować. No panowie, nie wszyscy naraz, tu proszę po kolei mi się przyznawać, prawda, według alfabetu, bo to porządek musi być. No to jednak tego pana Mazura tam trzymali w rezerwie jako tego podejrzanego o sprawstwo kierownicze. To on już został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, tak jakby się wykąpał w chyzopie, ale do Polski nie przyjeżdża, pamiętając o przestrodze poety, że na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności. Więc cóż pan Mazur? On był za komuny funkcjonariuszem kontrazwiedki wojskowej, ale w 87 roku, co prawie że wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, bo Polska wystąpiła, przepraszam o jego wydanie, jednym susem przeskoczył do FBI. Państwo wiecie, w Ameryce sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. W związku z tym ważyły się losy pana Mazura przed niezawisłym sądem w Chicago.
No i adwokat jego na wszelki wypadek złożył wniosek o przesłuchanie agenta FBI, który go zdenerwował. Ale spotkał się ten wniosek z gwałtownym sprzeciwem. No bo wtedy tajemnica państwa została zdradzona. I sędzia ten sprzeciw podtrzymał. No i w rezultacie agent nie został przyjęty, no ale sam wniosek już wyjaśnia wszystko. I kropkę na D jeszcze, która potwierdziła wszystkie podejrzenia, było takie, że odmowa ekstradycji pana Mazura do Polski została uzasadniona tym, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony. On był prawidłowo sporządzony, tylko prawdziwego powodu nie można było ujawnić, bo nie. No i tak to wyglądało. Czy pan Mazur był przypadkiem odosobnionym? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to był przypadek typowy, nie w tym sensie, że wszyscy się przewerbowali do FBI, bo to jedni do FBI rzeczywiście, inni do niemieckiej BND, bo to najbliżej, inni jeszcze do izraelskiego Mossadu, bo tam jakieś sentymenta. Wreszcie inni, którzy, zwłaszcza tacy, co języków obcych nie znali, no to zostali przy GRU, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie tych przewerbowań Polska nagle zaczęła być penetrowana przez trzecie państwa na wylot i 3 metry w głąb ziemi. I ten stan rzeczy jest utrzymany, dlatego że te uzależnienia reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy do czynienia w Polsce z takim zjawiskiem, i to zjawisko się nasila, które się nazywa dziedziczenie pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostały aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami zostają, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie. A dzieci konfidentów zostają konfidentami. To taki sam zawód, jak i każdy inny. W związku z tym, dlaczego nie? W rezultacie, jak powiem, Polska jest penetrowana cały czas przez państwa, przez agentury wpływu rozmaite. No i to mi posłużyło zresztą za punkt wyjścia do mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie, bo jednocześnie, rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz w głębokiej defensywie, tam nawet jeden siedzi w areszcie, jęczy i szlocha tam w lochu pan Piskorski. Stronnictwo pruskie, właśnie zepchnięte z pozycji lidera sceny politycznej, i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Trzy stronnictwa, które Polską rządzą rotacyjnie. Proszę państwa, wracamy do Lizbony. Rok, listopad 2010 rok. Proklamowanie w rezultacie tych wszystkich przemian zakończenie rozciągniętego w czasie procesu tworzenia ustanawiania w Europie porządku politycznego. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja jako podstawowe, najważniejsze postanowienie, najważniejszy filar tego porządku. Z kolei najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Niemcy bowiem po roku 1990, kiedy to odzyskały swobodę ruchu w Europie, po 12 września 1990 roku, kiedy w Moskwie został podpisany traktat o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej, potocznie zwany traktatem 2+4. On likwidował okupację Niemiec, znosił okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia obydwu państw niemieckich. No, ono nastąpiło miesiąc później. I Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odstąpił narwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I jak na razie Niemcy się trzymają strategicznego partnerstwa z Rosją, ono wytrzymuje wiele prób niszczących. I proszę państwa, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefę wpływów rosyjskich, strefę wpływów niemieckich,
prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie znalazły się po wschodniej stronie kordonu, teraz są po zachodniej stronie kordonu, ale poza tym wszystko się zgadza. Więc ustanowiony został nowy porządek polityczny, który można nazwać porządkiem lizbońskim. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, NATO stało się w ten sposób paktem białego człowieka. Rdzeniem tego, najtwardszym jądrem jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, którego z kolei kamieniem węgielnym jest podział Europy na strefy wpływów. Porządek lizboński, wydawało się, że no, znowu klamka zapadła na 50, może na 100 lat. To nie była dla nas dobra wiadomość. Ten porządek lizboński to nie była dla nas dobra wiadomość, bo co oznacza z polskiego punktu widzenia strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie? Można je porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. W miarę jak te szczęki się zaciskają, jak się zacieśnia strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, to my już głową nie możemy o tak myśleć. Tylko tak możemy. Mamy tylko tyle miejsca, żeby tak ruszyć. Proszę Państwa, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie, gdzie ustanowiony został ten porządek polityczny lizboński, odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville. Z udziałem trojga osobistości, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, naszej złotej pani z Berlina i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, co oznacza tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie uzgodniono bardzo jedną ważną rzecz, pewnie inne, ale to o tych innych to tak nie wiemy dokładnie, natomiast ta pierwsza to wiemy. Mianowicie, nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta Sarkozy'ego zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego, na czym specjalnie Francji zależało. Berlin się nie chciał długo na to zgodzić, więc dlatego mówię o długim molestowaniu, ale w końcu się zgodził. Co nasza złota pani dostała w zamian, no tego nie wiemy. Prawdopodobnie, bo przyszłe wypadki na to wskazują, że następne, że prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. Ale na pewno tego nie wiemy. Tak wiele na to wskazuje. Więc, proszę Państwa, nie minęło półtora miesiąca od szczytu w Deauville i rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił tamtejszego tunezyjskiego ohydnego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu, który dzięki temu mógł bardzo dobrze, dokładnie tę rewolucję przygotować, wszystko zaplanować i tak dalej. No i tam udało się, nawet nie było jakichś takich ofiar wielkich. Tak dokładnie to zostało zaplanowane. Nawet tyran chyba o tym wiedział, tylko udawał, że nie wie, no i to tak. Taka ustawka była. Lud egipski, widząc jak łatwo się obala tyranów, natychmiast ruszył, żeby obalić swojego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka, no i go obalił. W tej sytuacji lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania swojego libijskiego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville, bo gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli, po co go w ogóle tam zaprosili i co on tam właśnie robił. Kaddafi tutaj coś nam wyjaśnia. Otóż Kaddafi, jak Państwo pamiętacie, Muammar Kaddafi, od kiedy w 1969 roku na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa, był najukochańszą duszeńką Kremla.
najukochańszą. Przez cały czas. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął tego Kaddafiego z jakiegoś kanału, a następnie go rozszarpał przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści na Kremlu ani słowem nie zaprotestowali. Najwidoczniej prezydent Miedwiediew na szczycie w Deauville musiał zacytować swoim rozmówcom pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest. No i tak, tak, to tak. I w tym momencie pojawia się na scenie prezydent Obama, dlatego że amerykańskie samoloty już bombardowały w czasie tej rewolucji pozycje libijskich wojsk rządowych. No i prezydent Obama proponuje uczestnikom szczytu w Deauville i brytyjskiemu premierowi Cameronowi: słuchajcie, skoro tak dobrze nam idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni na to chłodno mówią: zaraz, zaraz, my żeśmy się o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, ale co nam szkodzi, no już tak tego niech tam jeszcze ta w tej Syrii demokracja zwycięży. I prezydent Obama nawet próbował stworzyć fakty dokonane. W czerwcu 2013 roku powiedział, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to nastąpi interwencja zewnętrzna wojskowa i z tyranem będzie koniec. Wyobrażał to sobie tak, że zostanie zawiązana koalicja Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako jej kierownik polityczny. No i na czele tej koalicji Amerykanie zrobią wejście smoka do Syrii i tamtego. Ale koalicja nie powstała. Koalicja nie powstała, chociaż bezbronni cywile, którzy w Syrii walczą z tyranem, bo państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie grupy. Cywilów zwyczajnych, którzy na ogół są tam bezbronni, bezradni, tacy tam trzeba im pomagać. I cywilów bezbronnych, którzy są świetnie uzbrojeni, doskonale tam wyekwipowani, dowodzeni. I w Syrii bezbronni cywile się postarali. Dwa razy użyli gazu bojowego paraliżującego sarinu. A prezydentowi Obamie nie udało się koalicji zmontować, w związku z tym interwencji nie było. W rezultacie część bezbronnych cywilów straciła wiarę w prezydenta Obamę, nawróciła się do Allaha, utworząc państwo islamskie, z którym mamy tyle zgryzoty. A inni tacy tam się zaczęli plątać. O, prezydent Obama, któremu się nie udała taka inicjatywa, powziął podejrzenie, że to niepowodzenie przy montowaniu koalicji zawdzięcza zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi, do którego powziął śmiertelną urazę. Ale zanim wrócę do skutków tej śmiertelnej urazy, to jeszcze zatrzymajmy się chwilę nad tym, dlaczego prezydentowi tak, Obamie tak zależało, żeby zwyciężyła demokracja w Syrii. Otóż dlatego, że bezcenny Izrael jest szalenie zaniepokojony irańskim programem atomowym. Nawet nie dlatego, żeby tam w Izraelu myślano, że jak tylko Teheran zbuduje bombę atomową, to następnego dnia zrzuci ją na Izrael. Nie. 4 lata temu wyjaśnił to w niepojętym przypływie szczerości te obawy izraelski minister infrastruktury, który powiedział tak: jeżeli Teheran zbuduje broń atomową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, jak o broń atomową postara się Arabia Saudyjska, Turcja i Egipt. I zakończył, które jak to Żydzi mają zwyczaju, pytaniem: i kto będzie wtedy chciał mieszkać w Izraelu? Święte słowa, ja bym nie chciał. No więc dlatego, gdyby to były normalne czasy, to z nadmorza nadleciałyby nieoznakowane samoloty, które zbombardowałyby irańskie instalacje nuklearne, aż do środka ziemi, tam bombami penetrującymi. Ale niestety nie żyjemy w normalnych czasach i nieoznakowane samoloty nie mogą nawet wystartować, dlatego że Teheran ma dwustronny układ wojskowy z syryjskim tyranem. I w ramach dwustronnego układu wojskowego wyposażył armię syryjską
całkiem sporą ilość rakiet średniego zasięgu. I gdyby te nieoznakowane samoloty nadleciały, to w tej samej chwili z terytorium syryjskiego wystartowałby w kierunku Izraela rój rakiet średniego zasięgu. Wprawdzie Izrael ma system obrony przeciwrakietowej pod tytułem żelazna kopuła, ale jeżeli rój pocisków jest dostatecznie duży, to zawsze kilkanaście albo nawet ponad 20 może się przetrzeć. A ponieważ izraelskie terytorium nie jest duże, w związku z tym no, 20 pocisków to już jest duży problem. Dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii, zanim cokolwiek zrobimy. Najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. I prezydent Obama tak się rozgniewał na zimnego ruskiego czekistę Putina, że mu te projekty pokrzyżował, że z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu, więc wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, ale to oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają i to takim wejściem smoka do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli że Polska znowu przechodzi pod kuratelę amerykańską spod kurateli strategicznych partnerów. Jak Państwo pamiętacie, ledwo tylko nastąpił powrót Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, rozpoczynając podsłuchiwanie dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po rozmaitych warszawskich knajpach. Nagrali tam 900 godzin tych rozmów podsłuchanych, ale nie tylko w knajpach ich podsłuchiwali, bo 700 godzin nagrali tych rozmów podsłuchanych w rezydencji premiera Tuska, do której kelnerzy mają dostęp raczej utrudniony. Dlatego podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchu w rezydencji premiera Tuska to jest rutyna po prostu, bułka z masłem. Co to za fachowcy? Nawet nie śmiem się domyślać. Bo nie wypada mi się nawet domyślać, skoro nie śmiał się domyślać tego niezawisły sąd, który niedawno tych kelnerów tam sądził i pana Marka Falentę. Na panu Marku Falencie się skończyło jako tym głównym winowajcy, a już wyżej nikt nie śmiał nawet spojrzeć pod nie oczu. No to jak tak, to i mnie nie wypada, prawda? Ale obecność pierwszorzędnych fachowców no widoczna jest prawie gołym okiem dla każdego w miarę spostrzegawczego człowieka. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, innych nie. Dlaczego? Ano dlatego, że to można wyjaśnić na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej, że Platforma Obywatelska to jest polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego. I dopóki Polska była pod kuratelą niemiecko-rosyjską, no to jasne, że stronnictwo pruskie było na pozycji lidera sceny politycznej. Ale w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, to obecność ekspozytury stronnictwa pruskiego na pozycji lidera Amerykanów była potrzebna jak psu piąta noga. No to trzeba było ich jakoś tu sprzątnąć z tej pozycji. No i tu kelnerzy, dlaczego nie kelnerzy, prawda? Od początku roku 2014 te rewelacje z podsłuchanych rozmów zaczynają przeciekać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie poziom popularności Platformy Obywatelskiej spada, a poziom Prawa i Sprawiedliwości, które uważam za ekspozyturę stronnictwa amerykańsko-ruskiego, się podnosi. Bo co się dzieje? Kiedy jakiś mniejszy kraj przechodzi pod kuratelę wielkiego mocarstwa? O, dzieją się różne rzeczy, ale przede wszystkim to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym kraju
pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. No, a jak porządkuje tę scenę polityczną? Ano, wyciąga tak zwanych naszych sukinsynów, to jest zresztą w amerykańskiej retoryce praktykowane, to nie jest ona na złośliwość z mojej strony, pocytuję, naszych sukinsynów na pozycję właśnie lidera, a sukinsynów jakichś takich nie naszych, to tam jakoś tam sprząta. No, ponieważ żyjemy w czasach demokracji, to obywatele, lud musi w tym też wziąć udział, dlatego właśnie kelnerzy i dlatego niezależne media głównego nurtu, żebyśmy my też mieli trochę uciechy, to coś nam się należy od życia za te zgryzoty, prawda? Z naszym udziałem to się wszystko odbywa, żeby tak, żeby było ładniej, żebyśmy nie tracili dobrego samopoczucia, jak to śpiewał Wojciech Kunacki, Świętej Pamięci, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy, prawda? No, to właśnie tak. I proszę Państwa, doszło do tego, że wybory w 2015 roku, prezydenckie, wygrał pan Andrzej Duda. Mimo, że pan prezydent Bronisław Komorowski do ostatniej chwili był przekonany, że to on je wygrał. Dopiero jak się zorientował, że został zostawiony samopas, no to wpadł w taką panikę, że zaczął się podpisywać. Nawet panu Kukizowi się zaczął podpisywać. Rzeczywiście musiał być w strasznej traumie, bo to tak ludzie się zachowują wtedy. Tonący brzytwy się chwyta, państwo wiecie. No i w rezultacie scena polityczna tu już prawie że została uporządkowana, ale jeszcze nie tylko ekspozytory polityczne zostały, jeszcze zostały stare kiejkoty. Stare kiejkoty, czyli rdzeń tutaj systemu, prawda, i tak dalej. I stare kiejkuty podjęły decyzję, żeby rozpocząć starania o, żeby oni też zostali wciągnięci na listę naszych sukinsynów. Bo ktoś, kto nie jest wciągnięty na tę listę, to płaci zgrzytanie zębów. A jak jest, to tam. No i w związku z tym 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST z udziałem przedstawicieli najważniejszych obecnych dynastii polskich, a międzynarodowa dlatego, że wzięli w niej udział też wysocy przedstawiciele ubeków z Izraela, którzy żyrowali wobec Amerykanów ofertę tych ubeckich dynastii tubylczych. Pretekstem do tej konferencji MOST były takie kombatanckie wspominki, 25. rocznicę rozpoczęcia pierwszego transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym głośno się nie mówiło, miała pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali. Jak dolecą do Izraela, to już dobrze, niech tam potem robią co chcą, ale po drodze nie. No i GROM miał to pilnować. I te transporty, jak już te transporty się skończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem dalej robić, bo to są znakomici żołnierze, komandosi, tacy, którzy wszystko potrafią nawywijać, potrafią takie rzeczy, że ho, ho. Więc rada w radę uradzono, żeby wysyłać tych żołnierzy na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej, bo jak chcą tam wywijać, to niech wywijają w Afganistanie, to nie będą wywijać w Warszawie. I cała ta myśl polityczna, myśl strategiczna do tego się sprowadziła. I takie te wspominki w tej rocznicy to były tak pretekst do tej konferencji, ale cel był inny. Cel był właśnie taki, żeby Amerykanom przedstawić ofertę. Nas też wciągnijcie na listę naszych sukinsynów. Amerykanie chyba mieli jakieś wahania, bo wszystko wskazuje na to, że postawili starym kiejkutom warunek. Tak? Wciągnąć was, a w ogóle warto was wciągać? No pokażcie, co umiecie. Pokażcie, co umiecie, to zobaczymy. No to stare kiejkuty się zmobilizowały i wykonały majstersztyk na użytek Amerykanów. Z dnia na dzień, z niczego dosłownie, stworzyły partię nowoczesną.
jak Państwo pamiętacie, jeszcze pan Petrów nie zdążył ust otworzyć, to już naród go obdarzył 11% zaufania. Jeszcze nie zdążył ust otworzyć. Wytłumaczyć tego fenomenu niepodobna, chyba że na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej, bo tu na gruncie ulubionej teorii spiskowej to wytłumaczenie jest proste. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Petru odmaszerować, mówię, od razu jest 11% zaufania i partia polityczna jak najbardziej. Co to? No to jak tak, to Amerykanie stali w kiejku, tu wciągnęli. Co było moim zdaniem fatalnym posunięciem z punktu widzenia polskiego interesu państwowego. Fatalne. Dlatego, że w ten sposób, inaczej może, dlaczego Amerykanie to zrobili? Starych kiejkutów wciągnęli na listę naszych sukinsynów. Dlatego, że tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jakby ta partia zaczęła mu grymasić? No my to jeszcze zrobimy, ale tamtego to już nie. To co, on dopiero wtedy będzie szukał sobie nowych przyjaciół alternatywnych? Nie, musi mieć ich z góry przygotowanych. Jak mu ta partia, na którą postawił, zacznie grymasić, powie, my tego nie zrobimy, to on im wtedy powie, tak, naprawdę, no to ja do ich poproszę tutaj, moich przyjaciół, oni mi wszystko zrobią za napiwek. To się nazywa divide et impera, dziel i rządź. Ponieważ to od starożytności ta metoda znakomicie się sprawdza, no to nic dziwnego, że jest stosowana. Nic dziwnego, że jest stosowana. Polska na tym straszliwie traci. Straszliwie traci, dlatego że rząd jest zmuszony do rywalizowania o względy naszego najważniejszego sojusznika ze starymi kiejkutami, którzy rzeczywiście za napiwek wszystko zrobią, własną matkę sprzedadzą, a cóż dopiero naszą biedną ojczyznę. W rezultacie Polska nie może uzyskać nawet takich korzyści, które by mogła bez trudu uzyskać, choćby z faktu przynależności do NATO. Bo to nie jest tak, że Polska nie wnosi do NATO, jak wielu ludzi myśli w Polsce, tacy zakompleksiony, że Polska nie wnosi do NATO żadnego ważnego aportu. Wnosi bardzo ważny aport. Mianowicie udostępnia Amerykanom terytorium dla potrzeb ich globalnej rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Z naszego punktu widzenia to nie jest rzecz bez znaczenia i dlatego Polska powinna uzyskać wynagrodzenie. Więc kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku był w Warszawie, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli roli niebezpiecznej, roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, to dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że teraz już nie powinniśmy powtarzać błędu prezydenta Kaczyńskiego i poprosić prezydenta Obamę o dwie przysługi. Po pierwsze, żeby rząd Stanów Zjednoczonych nam obiecał, i to solennie, otwarcie, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. A po drugie, że Polska, podejmując się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z czym oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych potraktuje Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. A więc kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację i dozbrojenie armii i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. Ale o ile mi wiadomo, nikt takiej prośby prezydentowi Obamy nie przedstawił, nie ośmielił się przedstawić. A on nie jest prezydentem Polski. On nie ma obowiązku dbać o polski interes, a może jeszcze Grzybka, a może Góreczka. Nie. Tylko on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc jak Polska mu wyświadcza przysługi za darmo, no to w to mu graj. W rezultacie zmuszenia polskiego rządu do rywalizacji ze starymi kiejkutami, Polska jest zbywana błyskotkami, bo rotacyjna obecność ciężkiej brygady amerykańskiej w środkowej Europie to jest właśnie błyskotka. Co to znaczy, że ona będzie rotacyjnie obecna? Ano to, że w noc kupały
będzie w jednym miejscu, w noc Walpurgi w jakimś innym, nawet nie wiemy w jakim. Jedno tylko wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko będzie słuchało rozkazów swojego rządu i w pewnym momencie ten ich rząd może im powiedzieć, chłopaki, zabieramy się do domu i co my wtedy zrobimy? Dlatego dobrze jest mieć sojuszników, ale muskuły trzeba prężyć własne, a nie cudze, bo jak się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali w 1939 roku i powinna ta nauczka nam zapaść dobrze w pamięć. No ale tak jest, jak jest. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki wejściem smoka, przeszły się pod kuratelę amerykańską, scena polityczna została odpowiednio przekształcona, ale Niemcy są państwem poważnym i Niemcy nie rezygnują z tego, żeby te wpływy tutaj swoje odzyskać. No i dlatego mamy polityczną wojnę. Dlatego mamy polityczną wojnę, która tak jak w poprzedniej fazie zmierza do doprowadzenia do przesilenia politycznego w Polsce, żeby w efekcie tego przesilenia ponownie na pozycji lidera osadzić jakiegoś owczarka niemieckiego. Wszystko jedno, jak się będzie nazywał i tak dalej, tylko żeby to był owczarek niemiecki, a nie jakiś tam labrador amerykański, prawda? No i tyle. I mamy tutaj sporo, ma ta koncepcja, że tak powiem, ma sporo sojuszników. Jaką mamy sytuację? Jak wiadomo, Komisja Europejska w styczniu ubiegłego roku wszczęła wobec Polski procedurę badania stanu demokracji i praworządności. W lipcu ta procedura została eskalowana w postaci ultimatum, jakie Komisja Europejska przedstawiła polskiemu rządowi, formując tak zwane zalecenia do wykonania. Termin wykonania tych zaleceń upływał 27 października. No i to jest też kolejna przyczyna, dlatego 16 grudnia zostało wszczęte ta kombinacja operacyjna, ale ta procedura nie została zakończona, ona cały czas trwa. 22 marca, a więc przedwczoraj, było posiedzenie Komisji Praworządności, Demokracji i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, gdzie sprawy polskie poświęcone sprawie Polski. Sprawę tę referował Franz Timmermans, zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej, który powiedział z góry, że on w sprawie praworządności i demokracji w Polsce nie odpuści. No i jak Państwo wiecie, jest mnóstwo tutaj przedsięwzięć, bo te przygotowania idą od góry, to znaczy z Unii Europejskiej. Niemcy podkręcają coraz to nowe tam inicjatywy i od dołu tu się buntują. Sędziowie się buntują, tam pani Gertlow, nauczyciele się buntują, dzieci się buntują, kobiety się buntują. No i wreszcie na skutek tego, że złowrogi minister Macierewicz przeprowadza kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii, to i stamtąd zaczynają dobiegać gniewne, głuche pomruki. Gniewne, głuche pomruki. Rozmaite tam generałowie odchodzą jeden po drugim, a na odchodne potrząsają prezydentowi Dudzie przed nosem konstytucjami. Tam widać to tam tego, jakim należy na sercu sprawa praworządności i demokracji. No i takie dowcipy sobie opowiadają, nie wiem czy Państwo wiecie, w kołach wojskowych krążą takie anegdotki, że o ile poprzednio ministrem obrony narodowej był lekarz psychiatra, to teraz jest pacjent. No to nie zapowiada to lojalności korpusu oficerskiego wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zatem widać, że kombinacja operacyjna w tym razem jest przygotowywana staranniej. No i tylko jednej rzeczy nie wiemy, właściwie dwóch rzeczy nie wiemy. Po pierwsze, co nasza złota pani ustaliła z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie podczas ostatniej wizyty swojej. Chyba dobrze ona nie przebiegła, bo prezydent Trump
uchylił się od podania ręki naszej złotej pani na zakończenie. Powiedział, żeby tam tego, że się obejdzie. No i druga niewiadoma, to jest, bo nasza złota pani tym razem już pojechała sprawdzić, jak głębokie jest bezkrólewie, czy jaki jest stosunek nowej administracji, żeby znowu nikt nie wcisnął hamulca gwałtownie. Jak już kombinacja operacyjna będzie w pełnym rozruchu, żeby nikt nie wcisnął hamulca i nie wiadomo, czy wskutek tego jeszcze na razie się waha, czy coś tego. I druga niewiadoma to jest ta, to jak się zachowa nasza niezwyciężona armia w tej sytuacji. Bo wiele wskazuje na to, że w razie czego stanie na nieubłaganym gruncie obrony praworządności i demokracji. No i wtedy nie wiemy, czy kombinacja operacyjna przybierze postać trochę podobną do nocnej zmiany z 92 roku. Czyli wszystko tam zakończy się no, wesołym oberkiem, ale nikomu włos z głowy nie spadnie, nikt tam nie ten. Czy też rząd zostanie na przykład aresztowany i będziemy mieli coś na kształt stanu wojennego. Tego nie wiemy. Ale być może, że do świąt jeszcze jakoś wytrwamy Wielkanocy i w czasie świąt przy wódeczce będziemy sobie wszystkie te kwestie mogli spokojnie przedyskutować i tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję, że mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz w tym przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania, czyli do Państwo zabierzecie głos, a ja będę się do tego odnosił, co Państwo powiedzieli. Dziękuję bardzo.